Szanowni Państwo, odczytam teraz apel klubów Gazety Polskiej. Już za miesiąc miną 2 lata od momentu, gdy po raz ostatni widzieliśmy wśród żywych naszego prezydenta, jego małżonkę i prawie 100 przedstawicieli polskiego państwa. Nieludzka ziemia pochłonęła ich życie, tak jak 70 lat wcześniej pochłonęła życie tysięcy polskich oficerów. Podobnie jak za czasów Stalina, władze w Moskwie fałszują śledztwo, niszczą i ukrywają dowody, a nawet obrażają pamięć poległych. Przerażające jest, że dzieje się to przy wsparciu polskich władz. Miłośnicy Kremla dla kariery i ze strachu przed własną odpowiedzialnością chcą poświęcić prawdę o tragedii i cześć poległych. Kłamstwo natrafia jednak na coraz większy opór. Dziesiątki tysięcy ludzi wychodzi na ulicę, by protestować przeciwko cenzurze. W czasie tych protestów nierzadko przypominane jest kłamstwo smoleńskie jako przejaw wyjątkowego zwyrodnienia władzy. Niech 10 kwietnia będzie dniem pamięci o tych, co zginęli w Smoleńsku, ale także dniem protestu przeciwko tłumieniu prawdy. Polacy muszą pokazać, że kłamstwo, które jest fundamentem rządzącej ekipy, zostaje odrzucone. Weźmy udział w obchodach w Warszawie. Przynieśmy ze sobą znicze i tulipany. Minęły 2 lata, a nas musi być jeszcze więcej niż rok i 2 lata temu. Od tego dnia niech skorumpowana władza liczy dni do końca swojej kadencji. Masowy protest tysięcy Polaków przybliży nas do wolnej Polski.